Karolina Kamińska-Nowak, witam w poniedziałek 11 lutego. Zapraszam na Telefakty. Pracodawcy szukają pracowników. Sprzedawca, pracownik do spraw turystyki, mamy też fizjoterapeutów. Szkoły branżowe docenione. Dla nas zaskoczenia, bardzo miłe, pozytywne, wszyscy się bardzo cieszą. Sportowy weekend KSZO. Mechanik samochodowy, magazynier czy fizjoterapeuta. To tylko niektóre z zawodów, jakie pojawiły się w ofertach pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do 15 marca potrwa zawieranie umów, a 25 marca ruszy kolejny nabór na staże. Na terenie powiatu ostrowieckiego obecnie 4704 osoby są bezrobotne. To aż o 393 osoby więcej niż w grudniu 2018 roku. Od 11 lutego do 15 marca będzie trwało zawieranie umów o staż z osobami niepracującymi. Ponad 200 pracodawców złożyło ofertę stażową, aby aktywizować osoby bezrobotne. Poszukiwani są magazynier, mechanik samochodowy, sprzedawca, pracownik do spraw turystyki. Mamy też fizjoterapeutów, mamy osoby, które mogłyby się przyuczyć w branży pracownika budowlanego, jak również operatorów wypalarek gazowych, pracowników kancelaryjnych. Największą grupę wśród osób bez pracy stanowią długotrwale bezrobotni. To aż 47% wszystkich zarejestrowanych osób. Nadal wielu z nich nie posiada kwalifikacji zawodowych. Staż może być dla nich dużą szansą nabycia doświadczenia i praktyki. Zachęcam wszystkie osoby bezrobotne, które dotychczas nie miały możliwości skorzystania ze stażu, są osobami bez kwalifikacji zawodowych, są osobami długotrwale bezrobotnymi, aby właśnie skorzystały z tych ofert stażu, które od dnia jutrzejszego będą widoczne na naszej stronie internetowej, jak również na tablicach ogłoszeń i o pośredników pracy. Każda osoba bezrobotna, która zapozna się z ofertami na naszej stronie internetowej, może przyjść do swojego pośrednika i otrzymać stosowne skierowanie. Warto odbyć staż, nawet jeśli nie mamy gwarancji zatrudnienia. Korzystając z takich form aktywizacji, zyskujemy okazję zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego w firmie, w której chcielibyśmy pracować. Powiatowy Urząd Pracy, biorąc pod uwagę przede wszystkim racjonalność wykorzystania środków finansowych, a w szczególności to, żeby było jak najwięcej ofert pracy popartych dalszym zatrudnieniem, będziemy dopingować pracodawców, żeby każda oferta zakończyła się trwałym miejscem tutaj pracy. Inną formą walki z bezrobociem są dotacje dla osób niepracujących. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu posiada ofertę dla bezrobotnych, posiadających cechy przedsiębiorcy, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą. Wnioski można składać od 4 marca. Proces ten będzie procesem ciągłym w 2019 roku, więc praktycznie przez cały rok każdy, kto będzie zainteresowany własnym otworzeniem własnej działalności, może na to liczyć. Tutaj warto podkreślić, że termin rozpatrzenia takiego wniosku to jest termin wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego, więc w ciągu 30 dni postaramy się, aby każdy wniosek był rozpatrzony i osoba, która jest zainteresowana, mogła taką działalność rozpocząć. Kolejny termin składania wniosków o staże rusza 25 marca 2019 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje również, że od poniedziałku 25 lutego od godziny 7 do 1 marca do godziny 15 będą przyjmowane wnioski o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. Natomiast od 18 lutego od godziny 7 do 22 lutego do godziny 15 do Powiatowego Urzędu Pracy można składać wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Popularna samochodówka na 90 techników z całego Świętokrzyskiego zajęła 14 miejsce w wojewódzkim rankingu Perspektyw. To najlepszy wynik, jaki uzyskała szkoła w dotychczasowej historii. Technikum numer 4, mieszczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zajęło 14 miejsce w województwie świętokrzyskim w rankingu Perspektyw.
Na ten sukces wspólnie pracują uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną. Którzy wiedzą, potrafią i mają wypracowane metody nauki uczniów. To oczywiście przekłada się na bardzo dobrze zdawane egzaminy, głównie zawodowe w naszej szkole, i niezły wynik także maturalny. Na końcową ocenę w rankingu składają się następujące kryteria: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury oraz wyniki egzaminów zawodowych. I to właśnie nauka praktycznej strony zawodu jest elementem stanowiącym o sile popularnej samochodówki. Szkoła dysponuje bardzo nowoczesnymi warsztatami szkolnymi. Warsztaty są odnowione, wyposażone doskonale, więc uczniowie mogą korzystać z nich i tutaj zdobywać praktykę przede wszystkim, wiedzę, doświadczenie. Uczniowie w ramach zajęć praktycznych pod okiem mechaników i diagnostów uczą się oraz poznają specyfikę pracy. Możemy się poduczyć czegoś bez jakichś większych komplikacji, takich, że coś zepsujemy i będzie problem, bo są nauczyciele, którzy nam pomogą w razie czego, udzielą rady. Z racji tego, że tu przyjeżdżają różne samochody, i starsze, i nowe, nowocześniejsze, więc wykonując taki przegląd z uczniami, oni mają możliwość zapoznania się z wieloma ciekawymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie techniki samochodowej. Praktyczną naukę zawodu uczniowie szlifują w warsztacie, stacji kontroli pojazdów czy zakładzie wulkanizacyjnym. Dobry specjalista jest poszukiwany na rynku pracy i nie ma problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Wiele czynności tutaj na stacji oni mogą wykonywać sami, czyli kontrola na przykład ogumienia, regulacja ciśnienia, ocena stanu technicznego opon, kół, zawieszenia, regulacja świateł, sprawdzenie ustawienia tych świateł. To wszystko pod moim nadzorem, ale to wykonują uczniowie samodzielnie. Chcemy, żeby byli dobrymi mechanikami, dobrymi fryzjerkami dziewczyny, żeby umieli chłopcy obsługiwać maszyny. No i bez praktyki, oczywiście bez tych nowoczesnych maszyn, samą teorią, nie dałoby się tego osiągnąć. Zalety płynące z takiej formy praktyk i warsztatów dostrzegają sami uczniowie. Mamy już jakieś doświadczenie. Wiemy, co gdzie jest w każdym samochodzie mniej więcej. Znamy jakieś podstawy diagnostyki samochodowej, przeglądy. Szkoła nie spoczywa na laurach i pomimo wysokiego miejsca w rankingu chce się rozwijać. Placówka jako pierwsza w Ostrowcu Świętokrzyskim została podłączona do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, w ramach której ma dostęp do szerokopasmowego internetu. I jednocześnie własnym sumptem, dzięki środkom unijnym pozyskanym w szkole, także stworzyliśmy własną sieć w szkole, gdzie internet dochodzi do każdej klasy, w każdej klasie jest komputer. Mamy dziennik elektroniczny, ten dziennik elektroniczny teraz będzie obsługiwany już w sposób dużo, dużo łatwiejszy. Samochodówka wzbogaciła się także o 40 nowych komputerów. Szkoła XXI wieku musi być szkołą cyfrową, a dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podkreśla, że nowoczesny sprzęt, szybki internet i dobrze wyposażone pracownie są niezbędne w procesie edukacji uczniów. W sobotę w hali przy Świętokrzyskiej ligowy mecz rozegrali piłkarze KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski. Po zaciętym meczu ostrowieccy wojownicy pokonali drużynę KPR Legionowo 32-30. Ważne zwycięstwo odnieśli piłkarze ręczni KSZO Odlewnia Ostrowiec. W sobotę we własnej hali pokonali KPR Legionowo 32-30. Początek spotkania był bardzo wyrównany. Do przerwy KSZO wygrywało 17-16. Byliśmy niesamowicie zmotywowani na ten mecz. Już długo nie wygraliśmy na meczu i bardzo potrzebowaliśmy zwycięstwa. Widzieliśmy, że teraz musimy zacząć zbierać punkty. Niestety nie udało się uniknąć wielu głupich błędów, ale nadrabialiśmy to naszym ambicjom oraz taką siłą ducha drużyny. Początek drugiej połowy to zdecydowanie lepsza gra zespołu z Ostrowca. Po dobrej grze w obronie i skutecznych interwencjach bramkarza KSZO, wojownicy prowadzili już 28-22. W 48 minucie meczu jednak coś zacięło się w grze ostrowieckiej drużyny. W drugiej połowie nie uczyliśmy się błędów własnych, które musimy wyeliminować, ponieważ już prowadząc 6 bramkami nie można sobie pozwolić na jakąś tam nonszalancję. Końcówka meczu była bardzo nerwowa, ale ostatecznie zawodnicy KSZO Odlewnia rozstrzygnęli ją na własną korzyść, wygrywając 32-30. Jestem bardzo zadowolony z mojej drużyny, ponieważ to, co sobie założyliśmy przed meczem, zrealizowaliśmy. Cieszą 3 punkty, to było nam bardzo, bardzo potrzebne.
Także nie oglądamy się za siebie, koncentrujemy się na kolejnym meczu. Na początku meczu kontuzji doznał kapitan KSO Maciej Jerzyna. Problem z kolanem, na SOR teraz karetka go zabiera. No, czekamy na diagnozę i na dobre wieści. Mamy nadzieję, że to nic poważnego. To podstawowy, ważny zawodnik, kapitan drużyny. Aktualnie piłkarze ręcznik KSO Odlewnia Ostrowiec zajmują 10. miejsce w tabeli pierwszej ligi grupy C, mając na koncie 12 punktów. Kolejne spotkanie ostrowieccy Wojownice rozegrają 23 lutego na wyjeździe z SPR Tarnów. Drużyna KSO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski przegrała na własnym boisku ze Stalą Kraśnik 0-2. Mecz to kolejny sparing, który piłkarze ze Świętokrzyskiej rozegrali w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Kolejny zimowy sparing rozegrali piłkarze KSO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Tym razem na boisku przy ulicy Kolejowej pomarańczowo-czarni podejmowali Stal Kraśnik. No dzisiaj naprawdę powiem szczerze, że fajnie to wyglądało, szczególnie w pierwszej połowie, choć w drugiej połowie też nasza gra wyglądała naprawdę pozytywnie do momentu, kiedy zaczęliśmy w ostatnim okresie kombinować. Jak zaczęliśmy kombinować, no to wtedy sytuacje dla przeciwnika się jakoś tam klarowały. W pierwszej połowie piłkarze KSO przeprowadzili kilka ataków i więcej grali piłką. Niestety w końcówce spotkania zabrakło koncentracji, co umiejętnie wykorzystali zawodnicy Stali. Pierwszą bramkę KSO straciło z rzutu karnego, a wynik na 0-2 ustalony został w 83 minucie. No i jedziemy dalej, tak naprawdę nie załamujemy się po jakiejś tam porażce, ale wyciągniemy na pewno konsekwencje, wnioski, aby nie popełniać takich naprawdę prostych błędów, bo dzisiaj takie kuriozalne błędy i straciliśmy bramkę. Właśnie jeśli chodzi o przeciwnika, jeśli jest mocny przeciwnik, to naprawdę potrafi takie błędy nasze wykorzystać. W czasie meczu trener przeprowadził 10 zmian i dał szansę juniorom. Pomimo, że drużyna jest w okresie przygotowawczym, a do pierwszego meczu zostało 3 tygodnie, to trzon zespołu już się wykrystalizował. Na ten czas w miarę chyba już 99,9% mamy już drużynę taką, którą byśmy chcieli. Zobaczymy, może coś w ostatnim czasie się wykroi, ale tak jak naprawdę jakby nawet zostało to co jest, to będę naprawdę zadowolony. Zespół przed rundą wiosenną stawia sobie wysoką poprzeczkę i nie zadawala się aktualnym miejscem w tabeli. My będziemy chcieli każdy mecz wyciągnąć maksimum i oczywiście wygrać. Wiadomo, że nie wszystkie mecze się da, ale no będziemy się starać. Na pewno będziemy się starać piąć w górę tabeli. Wszystko zrobimy, aby tak było. Przed piłkarzami KSO tej zimy jeszcze kilka meczów kontrolnych. W najbliższą środę, 13 lutego, pomarańczowo-czarni zmierzą się z Powiślanką Lipsko. Sparing zostanie rozegrany na boisku przy ulicy Kolejowej o godzinie 17. Te sportowe informacje uzupełniamy jeszcze wynikami meczu siatkarskiego, który zawodniczki KSO rozegrały w miniony weekend we Wrocławiu. W niedzielę siatkarki KSO Ostrowiec rozegrały mecz 18. kolejki Ligi Siatkówki Kobiet. We Wrocławiu uległy drużynie Wolej Wrocław 3-1. W setach 25-22, 17-25, 25-13, 32-30. Najwięcej punktów dla KSO zdobyły Swietłana Dorsman i Koleta Łyszkiewicz po 15. Aktualnie siatkarki KSO zajmują 12. miejsce w tabeli Ligi Siatkówki Kobiet z dorobkiem 7 punktów, tracąc do 11 zespołu, którym jest właśnie Wolej Wrocław, 6 punktów. W środę 13 lutego w hali KSO ostrowieckie siatkarki rozegrają zaległe spotkanie z 13 kolejki z wiceliderem rozgrywek Developersem Skyres Rzeszów. Początek spotkania o godzinie 18. Na dziś w Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Proszę zostać z nami. Za chwilę jeszcze regionalna prognoza pogody. Słonecznych dni życzy sponsor Biuro Turystyczne Delfin, czołowy organizator wycieczek, wczasów oraz szkoleń turystycznych.
Prognoza pogody dla regionu świętokrzyskiego. W nocy temperatura w powiecie ostrowieckim to 0 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 25 km na godzinę. Ciśnienie to 1011 hektopaskali. Wtorek 1 stopień Celsjusza, wiatr 31 km na godzinę, a ciśnienie osiągnie 1017 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne mają być niekorzystne. Słonecznych dni życzy sponsor Biuro Turystyczne Delfin, czołowy organizator wycieczek, wczasów oraz szkoleń turystycznych.